Sejm 7 lipca uchwalił już kolejną w tym roku nowelizację kodeksu postępowania cywilnego. Tym razem dotyczy ona dość głośnego w ostatnim czasie tematu dotyczącego rozpoznawania spraw w drugiej instancji przez sąd w składzie jednego sędziego lub przez sąd w składzie trzech sędziów. Jak wpłynie ona na dotychczasowy stan prawny i na toczące się postępowania sądowe? Ja nazywam się Karol Moszumański, jestem prawnikiem i w tym materiale postaram się odpowiedzieć na te pytania. Zanim jednak przejdziemy do meritum sprawy, cofnijmy się chwilę w czasie, dokładnie do ery sprzed pandemii koronawirusa. Ponieważ jeszcze ponad 3 lata temu zasadą było, że sprawy rozpoznawane w drugiej instancji rozpatrywane były przez sąd w składzie trzech sędziów. Taka była zasada. Jednak gdy nadszedł koronawirus i wywrócił wszystko do góry nogami, na podstawie przepisów ustawy antycovidowej zdecydowano się wprowadzić taki wyjątek od tej zasady, że sprawy będą rozpoznawane przez skład w osobie jednego sędziego. Oczywiście ciągle mówimy o postępowaniach w drugiej instancji. No, i jak się okazało, pandemia minęła, zagrożenie minęło, ponieważ też takie uzasadnienie było tej zmiany. Po pierwsze bezpieczeństwo, po drugie usprawnienie i przyspieszenie postępowań, ale koronawirus minął, a zmiana pozostała na podstawie właśnie ustawy antycovidowej. I kto wie, może ten status quo istniałby aż do dziś, gdyby nie Sąd Najwyższy, a dokładnie Izba Pracy, który zagwarantował nam taki zwrot akcji w tym temacie, ponieważ 26 kwietnia bieżącego roku wydał uchwałę, w której stwierdził, że rozpatrywanie spraw w drugiej instancji przez sąd w składzie jednego sędziego jest sprzeczne z zasadami konstytucyjnymi, a szczególnie z zasadą do sprawiedliwego rozpoznania sprawy. Ponadto wypunktował tam też nieścisłości ustawy antycovidowej i stwierdził, że nie ma już zagrożenia dla zdrowia publicznego, więc przepis ten nie ma racji bytu. Stwierdził też, że rozpoznawanie spraw w takim składzie, to jest ten fragment, który wzbudził najwięcej emocji, dąży do nieważności postępowań. Mało tego, tej właśnie uchwale nadał moc zasady prawnej, czyli wykładnie, którą tam zastosował, powinna być stosowana przez wszystkie sądy w całej Polsce. I na drugi dzień w sądach w całej Polsce zapanował chaos, ponieważ prezesi sądów nie wiedzieli, jak wyznaczać sprawy w drugiej instancji. Czy w składzie jednego sędziego, tym samym być wiernym przepisom ustawy, która ciągle obowiązywała, czy może w składzie trzech sędziów i być wiernym uchwale Sądu Najwyższego. No, niestety z tej sytuacji nie było wyjścia, bo jeżeli sąd byłby obsadzony w składzie jednego sędziego, mogło to prowadzić do nieważności postępowania, ponieważ stałoby w sprzeczności z uchwałą Sądu Najwyższego. Natomiast gdyby sąd był obsadzony w składzie trójkowym, także mogło to prowadzić do nieważności postępowania, ponieważ taki skład stałby w sprzeczności z przepisami ustawy, która ciągle funkcjonuje. Ten węzeł gordyjski postanowił przeciąć ostrą jak brzytwa nowelizacją sam ustawodawca. I tak uchwalił ustawę, która zmienia ten wyjątek z ustawy antycovidowej w zasadę. Tak też teraz sprawy co do zasady w drugiej instancji będą rozpoznawane przez skład jednoosobowy, oczywiście z kilkoma wyjątkami, jak na przykład ten, że jeżeli wartość przedmiotu zaskarżenia przekracza 1 000 000 zł, to wtedy obowiązkowo taką sprawę rozpozna skład trójkowy. Jednak teraz już mamy jasność i będziemy wiedzieli, jak będą już orzekać sądy. Ma to też usprawnić postępowania sądowe w drugiej instancji, ponieważ zmiana ta wprowadzona teraz na początku lipca dotyczy tych postępowań także, które się aktualnie toczą. Więc tam, gdzie wyznaczona jest trójka sędziów, to dwójka może tak kolokwialnie mówiąc odejść od tej sprawy i dostać dwie kolejne. Tak też właśnie postępowania mają przyspieszyć. Natomiast z drugiej strony zmiana ta też wywołuje szereg kontrowersji, ponieważ rzeczywiście odzywają się takie głosy,
że ogranicza to prawo obywatelskie, prawo konstytucyjne, o którym mówił Sąd Najwyższy w tej uchwale, prawo do sprawiedliwego rozpoznania sprawy. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszamy do zadawania ich w komentarzach i do zaobserwowania naszego profilu.